Aż raz, gdy noc zapadła już, szmer obcy w krwi zatętnił, więc chciałem sięgnąć po swój nóż, gdy stanął przy mnie księżyc. Choć Andrzeja Bursy nie mogę zaliczyć w poczet moich ulubionych twórców poetyckich polskich, to doceniam jego wiersze i ten wiersz właśnie, od którego rozpocząłem dzisiejszy odcinek, wyjątkowo mi się spodobał. No ma jakiś, ma swój taki nastrój, ma takie przesłanie. Wprowadza nas dobrze do tego filmu. Tutaj Andrzej Barański świetnie wybrał właśnie ten utwór. Widzimy młodych ludzi siedzących na peronie dworca, właśnie tego dworca w Poddębicach. Na tym peronie, który Państwo w tej chwili widzicie, stoi ławeczka i na tej ławeczce dwóch młodych ludzi ze sobą rozmawia, ale rozmawia w takiej właśnie dziwnej konwencji, trochę takich pragnień, marzeń. Opisują najbliższą historię, która ma się wydarzyć, czyli przyjeżdża pociąg, z pociągu wysiadają piękne dziewczyny, rozpuszczają wodze fantazji, jak ten moment będzie wyglądał właśnie, kiedy one wysiądą z tego pociągu. I ten język jest taki ciekawy właśnie, pełen poezji, pojawiają się jakieś metafory, pewnie nawiązania do jakiejś literatury. Ta scena otwierająca powoduje, że przynajmniej w moim wypadku tak było, byłem ciekaw, co wydarzy się dalej. Nastrój jakby tego oczekiwania i takiej tej lekkiej konwersacji spowodował, że się jemu poddałem i czekałem na dalszy rozwój wypadków. Minąłbym się z prawdą, mówiąc o tym, że ten dworzec jest opuszczony. On jest w części opuszczony. Rzeczywiście z tego miejsca wygląda tak, jakby tutaj nikogo nie było. Natomiast z drugiej strony jest tam, widać, że jest jakiś dyżurny. Pociągi jeżdżą dalej po tych torach. Tylko nie ma potrzeby, żeby utrzymywać oddalonego od Poddębic takiego budynku. Chyba że znalazłoby się dla niego jakieś inne przeznaczenie. Stoi niewykorzystany. To są takie smutne widoki właśnie, kiedy mamy takie dworce, kiedy mamy takie obiekty kolejowe opuszczone. Zachował się w dobrym stanie, także pewnie znajdzie w przyszłości dla siebie przeznaczenie jakieś, niekoniecznie w strukturze kolejowej. Wykorzystano tą bramę pałacową, która się bardzo ładnie zachowała i niewiele zmieniło się od czasu kręcenia filmu. Wzdłuż tego ogrodzenia, tutaj przy tej bramie, idzie Joanna Trzepicińska. Widzimy ją z tyłu. Później akcja przenosi się tutaj do, jest taka plenerowa estrada. Ona się bardzo zmieniła. Teraz jest w takiej formie nowoczesnej. Za chwileczkę Państwu pokażę, jak wygląda obecnie. Wtedy to po prostu była taka estrada plus pochyły nasyp, na którym znajdowały się drewniane ławki. Żerków przywitał mnie pogodą taką deszczową. Zapomniałem zamówić tej pogody. Bardzo chciałem Państwu pokazać tutaj właśnie tą estradę, ale domyślam się, że ona była tutaj przede mną, a na tym nasypie znajdowały się właśnie te drewniane ławki. Ale no niestety zmieniło się tutaj bardzo od czasu kręcenia filmu. Taka śmieszna scena, bo tak, Joanna Trzepiecińska sobie idzie tutaj tym chodniczkiem. W tle mamy ten budynek rozpoznawalny z tym takim dachem rozwalonym. A za nią podąża tutaj Andrzej Mastalerz i chyba tam przygląda się jej nogom.
Nasz bohater, którego gra Marek Bukowski, postanawia opuścić te małe miasteczko, to właśnie tutaj czeka na chyba PKS na tle tego budynku. Naprzeciwko mnie jest ławka i dzisiaj też jest ławka, zaraz Państwu pokażę. Tam siedzi Mirosław Baka, jego przyjaciel, i obserwuje właśnie tą scenę i tam taki fajny dialog się między nimi nawiązuje. Zresztą jak wszystkie dialogi jest bardzo ciekawe, bo ten film właśnie obfituje w takie rozmowy między tymi młodymi ludźmi, co dzisiaj by nie przeszło w dzisiejszym polskim filmie, bo w dzisiejszym polskim filmie w trzecim zdaniu pojawia się bluźnierstwo, jakieś mocne. Czwarte zdanie ma już same bluźnierstwa i potem już tylko się sytuacja rozkręca, tak jak u Hitchcocka. Czyli cały film przetykany jest przekleństwami. W tym filmie nie przypominam sobie, że padło chociażby jedno. Ci młodzi ludzie ze sobą rozmawiają na poziomie. Proszę Państwa, właśnie żona mnie wyposażyła, mówi, to jest taki element dekoracyjny, bo ja tu chciałem usiąść na ławce i żona o mnie dba, żeby mnie złapał wilka, i mówi, weź ten kij, to jakoś tutaj doda, czegoś doda, nie wiem. Mirosław Baka siedzi na tej ławce, to znaczy nie dokładnie na tej, bo ta wygląda na nową ławkę, ale w tym miejscu była ławka. No i takie filozoficzne trochę wygłasza tutaj takie uwagi tam w stosunku do swojego kolegi, który postanowił opuścić Ferajnę, opuścić tą zgraną paczkę młodych ludzi. W ogóle Mirosław Baka w tym filmie zagrał bardzo dobrze. Obok oczywiście dobrych innych aktorów. Andrzeja Mastalerza, który też miał bardzo fajną rolę. Janny Trzepicińskiej. No nie chciałbym kogoś pominąć. Oczywiście Marka Bukowskiego, który uważam, że w polskim filmie jest to aktor niewykorzystany i niedoceniony. On miał swoje role, też które możemy nazwać znaczącymi, ale generalnie uważam, że można było z tego aktora w jego dobrych latach wyciągnąć zdecydowanie więcej. Chodzę sobie po Żerkowie i zaczynam rozumieć, dlaczego zostało wybrane to miasto, w zasadzie miasteczko, do tego filmu. Żerków ma wszystkie walory i uroki takiej zabudowy małomiasteczkowej. I dużo zachowało się tutaj naprawdę taki bardzo fajny film. Zobaczcie, jakie szerokie kamienne schody prowadzą tutaj do kościoła na wzgórzu. I tutaj widzimy jednego z naszych bohaterów, właśnie schodzącego po tych schodach. Widok, jaki widział nasz główny bohater z perspektywy swojego mieszkania, swojego domu. Zaraz się odwrócę i pokażę Państwu, który to był dom. Jeżeli mamy uwierzyć w to, co pokazuje nam kamera z mieszkania bohatera, to powinna być umieszczona w tym domu, który obecnie jest na sprzedaż. Bardzo ważnym miejscem dla tego filmu jest restauracja czy kawiarnia turystyczna, która mieści się właśnie w tym budynku, który Państwo teraz widzicie. O, widać po tych schodach, to możemy rozpoznać. I po tych charakterystycznych takich oknach trójdzielnych z jednej i z drugiej strony schodów. Mawiać, że Panu Bogu starość się nie udała. No to per analogia można rzec, Panu Bogu młodość się udało. Wszystko, co młode, jest takie piękne, prawda? Zgadzacie się Państwo. Rzecz dotyczy i ludzi, i zwierząt, i wszystkiego wkoło. I tak oglądając ten film, to tak przyszło mi do głowy, wiecie, że jak niewiele potrzeba do szczęścia. Ten chłopak, który gra jednym z tych chłopaków, który odtwarzający główną rolę, ma luźne spodnie, sandały, taki pullover,
ręce w kieszeni, oczy mruży do słońca i jest szczęśliwy. Oni wszyscy są szczęśliwi wyraźnie. Nie. Chciałoby się, że jest Panie Boże, no dlaczego nie można się wrócić do tego momentu w swoim życiu? No ale niestety taka jest sprawiedliwość. Raz się ma tylko 16, raz 18 lat, raz 20. No, wczujmy się na chwilę w te klimaty filmowe. Choć film jest kręcony latem. Przeniosłem się do kolejnej podłódzkich miejscowości, do Ujazdu. I to będzie ostatnie miejsce, które Państwu dzisiaj pokażę. Pominąłem cegielnię starą, która już została prawdopodobnie rozebrana. Jak również nie odnalazłem tej remizy strażackiej, gdzie odbywały się zabawy. To gdzieś w okolicach Styrkowa było, ale ciężko było mi to zlokalizować. Może Państwo odnajdziecie. Natomiast no właśnie tutaj w pałacu mieszkuje ta główna bohaterka, którą gra Joanna Trzepiecińska. I tu właśnie ją odwiedza nasz bohater. Widać, rozpoznawalne są tutaj te miejsca, ten pałacyk się niewiele zmienił. Widzicie Państwo, jak nakładam te kadry, to bardzo ładnie nam wszystko pasuje. Tak tu jest ładnie, że nie mam ochoty stąd odjeżdżać. Rozległy park i ten pałacyk, który obecnie jest w remoncie. Nie wiem, jakie on będzie miał przeznaczenie. W każdym bądź razie jest to bardzo, bardzo ciekawy obiekt. Taki chyba neogotycki, można powiedzieć. Jeśli dobrze znam się na stylach. Na sam koniec filmu przyznam się Państwu, dlaczego wybrałem właśnie ten film spośród wielu innych kręconych w tym czasie. Nie znałem twórczości pana Andrzeja Barańskiego. Biję się w piersi, bo jest to dobry reżyser i szybko, że tak powiem, to nadrobiłem. Właśnie po obejrzeniu tego filmu zdałem sobie sprawę, że warto tutaj podążyć troszeczkę za tym twórcą. Ja też nie jestem dobry w takich właśnie tych tutaj filmowych, że tak powiem, peanach i te moje takie określenia ocierają się o banał, no co mam powiedzieć, że jakaś ulotna lekkość tutaj tego filmu mnie urzekła, uwiodła i ten no coś w tym jest. Jedna jeszcze rzecz, która zrobiła na mnie wrażenie, bo zwróćcie Państwo uwagę, że to jest już kolejne miejsce, które odwiedzam. One od siebie są oddalone, ale oglądając ten film nie mamy w ogóle poczucia, że przenosimy się w różne miejsca Polski. Przez cały czas czujemy, że jesteśmy właśnie w małym miasteczku, który ma takie piękne ruiny, który ma taki fajny pałacyk, który ma fajne takie uliczki. Wszystko to jest tak skompilowane i ze sobą połączone, że nie ma tutaj wrażenia jakiegoś dysonansu. Dzisiejsza refleksja to to, że warto
w miejscu, gdzie mieszkamy, rozejrzeć się, czy aby nie ma właśnie jakichś takich ciekawych miejsc. Bo jak wpisałem się w Google rano, jak startowałem właśnie tutaj do ujazdu, to pokazało mi, że od mojego miejsca zamieszkania do tego pałacyku jest 35 minut. A jestem tutaj pierwszy raz. Aż raz, gdy noc zapadła już, szmer obcy w krwi zatętnił, więc chciałem sięgnąć po swój nóż, gdy stanął przy mnie księżyc. 15-letni głupi chust, uściski wśród bzów mokrych i zgasł jak świeczka fiński nóż w szufladzie rdzą się okrył. Przywitałem się z Państwem tym ładnym wierszem Andrzeja Bursy i nimże się żegnam. Do zobaczenia przy okazji moich kolejnych filmików.